kiedy przywołuję sobie bardzo dawny czas wyboru drogi życiowej, to po pierwsze przywołam osoby, które stawały się dla mnie coraz ważniejsze i myślę sobie tutaj o pewnej zasadzie verba docent, exempla trahunt, słowo uczy, przykład pociąga. Jako młody chłopak, który był jakoś przy kościele, miałem tą radość wielką spotykać na swojej drodze fantastycznych kapłanów. I ich przykład był pociągający, był pewną inspiracją. A potem zadziało się coś dość dziwnego w rozwoju powołania, kiedy dostałem od mojej ukochanej dziewczyny książkę o świętym Franciszku. No i oczywiście tą książkę pochłonąłem i nagle zobaczyłem, że ten wzorzec osobowy świętego Franciszka stał się tak atrakcyjny, tak fajny, tak niesamowity i tak na czasie, że zadałem Panu Bogu pytanie. Panie Boże, no ustalmy pewne rzeczy. Czy ty mnie w ogóle widzisz w takiej rzeczywistości? Mój kolega, który rok przed moim pójściem do zakonu poszedł do Dominikanów, to ja mu pamiętam, mówiłem, stary, daj sobie na wstrzymanie, załóż rodzinę, miej szczęśliwą rodzinę, miej kochające dzieci, wychowaj po katolicku te dzieci, a co będzie się zamykał w jakichś lochach klasztornych, że to jest zupełnie bez sensu i zupełnie nie na czasie. Ja rok później pukałem do kruchty franciszkanów, wcześniej mając takie potwierdzenie, ja taki trochę jestem niewierny Tomasz, Pan Bóg musi dać mi taki znak, żebym ja dał się przekonać, że rzeczywiście to jest Jego wolą. Bo miałem te dwie wersje, wersja rodziny i wersja pojawiającego się doświadczenia duchowego, w którym otwieram się na życie zakonne i to jeszcze właśnie życie zakonne świętego Franciszka, który miał dwie skrajności. Z jednej strony jeden z największych pokutników średniowiecza, a z drugiej strony trubadur, który ma dwa kijaszki i gra jak na skrzypcach. Człowiek ogromnej radości, a jednocześnie wielkiej pokory i pokuty. Więc tak się zaczęło z życiem zakonnym. Też zabawne było to, że gdy zapukałem do furty klasztornej, to furtianin zadał mi pytanie, a zęby to masz zdrowe? Pytam się go, ale w jakiej sprawie Braciszek się pyta o te moje zęby? Bo tu jest taka obiegówka i trzeba między innymi wyjść u stomatologa i mieć zdrowe zęby. Rozumiem, że kryterium dobrego powołania jest to, że trzeba mieć zdrowe zęby. Natomiast oczywiście był to długi proces, no bo to jest nowicjat, potem formacja seminaryjna, studia, które trzeba skończyć z obroną pracy magisterskiej, notabene, którą pisałem z islamu, bo zakochany byłem w takim doświadczeniu ekumenizmu, nie tylko na poziomie wyznań chrześcijańskich, ale tego szerokiego, w którym humanizm jest czymś, co łączy i zbliża. No i chciałem pójść na religioznawstwo, poszedłem na psychologię, na którą w ogóle nie chciałem pójść. Natomiast na pierwszym roku psychologii miałem okazję spotkać osoby, które były w wolontariacie na hematologii i onkologii dziecięcej w Lublinie. I pomyślałem sobie, że studia to jest jedno, ale to moje powołanie na poziomie służby drugiemu człowiekowi może być realizowane właśnie na oddziale hematologii i onkologii dziecięcej i już na pierwszym roku studiów, po pierwszym semestrze, który udało mi się zaliczyć na poziomie wszystkich zaliczeń i egzaminów, rozpocząłem wolontariat na hematologii i onkologii dziecięcej i to się zaczęła nowa przygoda z cierpieniem, z człowiekiem cierpiącym, bym dodał, z małym człowiekiem cierpiącym, jako że to była pediatria.